programie Czerwona Flota tym razem witamy z Grzmiącej, gdzie do zasobu tamtejszego oddziału Ochotniczej Straży Pożarnej został właśnie oficjalnie włączony zupełnie nowy pojazd, co nigdy wcześniej jeszcze w tej miejscowości się nie zdarzyło. Kompletnie przygotowany do akcji ratowniczo-gaśniczych samochód kosztował ponad 1 000 000 zł. Warto jednak tutaj podkreślić, że zdecydowana większość tej sumy, a konkretnie 860 tysięcy złotych, pochodzi ze środków unijnych, które zostały przyznane przez marszałka województwa zachodniopomorskiego. Wkład lokalnego urzędu gminy wyniósł 160 tysięcy złotych, a 10 tysięcy złotych dołożyli sami strażacy z Grzmiącej. Wszyscy zaangażowani w proces pozyskania pojazdu wierzą, że dokonali najlepszego z możliwych wyborów. Przede wszystkim w imieniu marszałka zarządu województwa zachodniopomorskiego i radnych sejmiku zachodniopomorskiego pogratulować druhnom i druhom OSP Grzmiąca, dlatego że dzisiaj ich wielkie święto. Cieszymy się, że mogliśmy wspomóc z Regionalnego Programu Operacyjnego taką kwotą dość pokaźną, ale nic by było z tej kwoty, gdyby wójt gminy Grzmiąca nie złożył wniosku. I to jest tutaj taka duże podziękowanie dla pana wójta, że stara się wyposażyć i zabezpieczyć naszych ochotników OSP, dlatego to jest wyjątkowa formacja. Jestem przekonany, że pojazd, który dzisiaj formalnie otrzymujecie, jest waszym wymarzonym. Tak naprawdę sami go konfigurowaliście od początku do końca. Podziękowania należą się również posłowi Jarosławowi Rzepie, ówczesnemu wicemarszałkowi województwa zachodniopomorskiego, za jego wsparcie i zaangażowanie w ten projekt. Pamiętam, jak wspominałem mu o problemach właśnie finansowych i kadrowych gminy, powiedział wtedy: Patryk, dasz radę. Szanowni Państwo, Szanowni Druhowie, mamy to. Drodzy strażacy, niezmiernie doceniam Waszą odwagę, wyszkolenie i męstwo podczas każdej akcji, jednak sam sprzęt to nie wszystko, gdyż sam wóz bojowy nikogo nie uratuje. Tu potrzeba dzielnych, zdeterminowanych strażaków i tacy są właśnie druhowie w jednostce OSP Grzmiące. Chciałbym złożyć wielki ukłon w stronę pana marszałka, pana wójta i rady gminy za okazaną pomoc w pozyskaniu niezbędnych środków za zakup nowego samochodu dla tutejszej jednostki. A wam, drodzy druhowie strażacy, chciałbym pogratulować nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz życzyć, abyście więcej razy wyjeżdżali do działań statutowych, a mniej do zdarzeń. A jeżeli zajdzie konieczność wyjazdu, to abyście wracali sali i zdrowi. Uroczystości, w trakcie której dokonano tradycyjnego poświęcenia pojazdu, udział wziął również starosta szczecięcki Krzysztof Lis, który do Grzmiącej również nie przyjechał z pustymi rękami, przywożąc ochotnikom ze wszystkich jednostek powiatu wybrany przez nich sprzęt. To prawdziwe święto dzisiaj dla nas, strażaków, i dla samej gminy Grzmiąca, bo to samochód wartości 1 000 000 zł idzie w służbę strażaków ochotników jednostki ratownictwa gaśniczego w Grzmiącej. Jako prezes zarządu powiatowego i starosta szczeciński wyrażam szczere podziękowanie panie marszałku, władzom województwa za to przedsięwzięcie i za tak ogromne wsparcie. Gmina Grzmiąca nie należy do zasobnych gmin, tym bardziej tak duże dofinansowanie jest wyrazem uznania również pracy strażaków ochotników. Drodzy Państwo, jeszcze kilka lat temu również jako szef lokalnej grupy rybackiej miałem możliwość i nasza lokalna grupa rybacka miała możliwość wspierania również strażaków ochotników i właśnie z tych środków finansowych również dokonaliśmy zakupu kilku samochodów strażackich, nowych samochodów strażackich dla strażaków z powiatu szczecineckiego, powiatu drawskiego. Ale też jeżeli spojrzymy na tą flotę strażacką, to wszyscy, myślę, jako strażacy ochotnicy możemy być dumni, że dzisiaj straż ochotnicza, straż pożarna niczym się nie różni, jeżeli chodzi o wyposażenie i sprzęt w stosunku do Państwowej Straży Pożarnej. Jeszcze kilkanaście lat temu, gdybyśmy się tutaj spotkali, to byśmy mieli w swojej tej flocie stary 25, jakieś tam stary 28, stary 244, czy nawet
takie samochody, które samorządy gminne pozyskiwały z partnerskich gmin niemieckich. Dzisiaj możemy się poszczycić świetnym wyposażeniem, świetnymi samochodami, ale to też jest wyraz szacunku dla strażaków ochotników, którzy wpisują się w tą pomoc pożarniczą w całym systemie ratownictwa gaśniczego. Dzisiaj wyposażenie strażaka ochotnika niczym nie różni się od strażaka Państwowej Straży Pożarnej i tak powinno być. To jest wielki też szacunek dla Waszej pracy strażaków ochotników. Jako starosta szczecinecki od kilku lat staram się również wspierać Ochotniczą Straż Pożarną poprzez współfinansowanie sprzętu dla jednostek będących w krajowym systemie ratownictwa gaśniczego. W powiecie szczecineckim mamy 11 takich jednostek i dla strażaków ochotników co roku przeznaczamy różnego rodzaju dofinansowanie i sfinansujemy wyposażenie, które sami sobie wybieracie. Dzisiaj również z tej okazji chciałbym również dla przedstawicieli jednostek będących w krajowym systemie ratownictwa gaśniczego wręczyć sprzęt, który tutaj jest przygotowany. On jest wszystek na wasze życzenie. Przeznaczyliśmy na to kwotę 40 000 zł i pozwólcie Państwo, że w tym wyjątkowym dniu, właśnie w dniu takim świątecznym, na ręce przedstawicieli jednostek będących w krajowym systemie ratownictwa gaśniczego tak w sposób symboliczny przekażemy takie protokoły związane z, właśnie z tym sprzętem dla strażaków ochotników. A na koniec kilka szczegółów na temat samego wozu. 4x4, tak jak widać, silnik 290 koni, no na podwoziu man, tak też, tak jak widać, tak. Samochód jest typowo terenowy. W kategorii trzeciej, w tej pożarniczej takiej kategorii trzeciej, czyli typowo terenowy, czyli kąty natarcia, kąty zejścia, dlatego też z tyłu jest tak ścięty, częste pytania. Właściwości terenowe typowo. 3 tony wody, 3000 litrów wody na sobie. No i sprzęt wyposażony, w pełni wyposażony, tak. Dodatkowo do sprzętu z takich ciekawostek to AED pozyskaliśmy, defibrylator. Nosze podbierakowe, ubrania, no jesteśmy wyposażeni. Taka specyfikacja ze względu na położenie naszej jednostki i tutaj terenowe. Różne sytuacje były, zdecydowaliśmy się na taki pojazd. Również czasem w zimę były utrudnione dojazdy, pozasypywane, pozawiewane drogi. Myślę, że teraz nie będzie jakiegoś problemu. Zastąpił on pojazd Stara 244, 30-letniego ponad. Star został sprzedany, po prostu był przetarg. Star był własnością gminy, a to już jest pojazd typowo dla jednostki, czyli jesteśmy właścicielami jako Ochotnicza Straż Pożarna. Załoga pojazdu standardowo, tak jak większość pojazdów pożarniczych, 6 osób, tak? To jest kierowca, dowódca plus 4 członków załogi. Nasza jednostka liczy 40 członków, wyszkolonych członków typowo do wyjazdów, do pożarów, plus członkowie wspierający, jak i miłośnicy. Także jest nas tutaj dosyć duża rzesza.